Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o walce ze złym duchem. Sobie tutaj notatkę taką zrobiłem, żeby mi było łatwiej. Czyli przede wszystkim musimy o tym wiedzieć, że on jest. Że on jest i to jest podstawa. Jeżeli wiemy, że on jest, to już w tym momencie mamy przewagę. Nie? Także tutaj króciutko może zacznę od czytania. Więc piszę to z własnego doświadczenia. Kiedy to zły duch atakuje cię podczas modlitwy różańcowej, na przykład myślami bluźnierczymi, wtedy nie staraj się odmówić różańca jak najszybciej, żeby uciec od tego, a wręcz przeciwnie, zwolnij i odmawiaj wolniej. Czyli to na pewno zadziała. Czyli tutaj jeszcze poruszając te myśli bluźniercze, które nam przychodzą czasami, może tak się zdarzyć, podczas odmawiania różańca, to też jakby nie uciekajmy z kościoła, już mówiłem o tym, bo to nie jest nasze. To jest, musimy wiedzieć, że to jest od złego ducha, który nam nasuwa te myśli, który nam nasuwa i my je po prostu słyszymy, te myśli, czyli to jest od złego ducha, nie? I czasami też jest tak, że my się oskarżamy, że to są nasze myśli. Nie, to nie są nasze myśli, ponieważ my tych myśli nie chcemy. I tutaj trzeba troszeczkę też rozumu użyć. Przyszliśmy do kościoła, przykładowo wyciągnęliśmy różaniec i zaczęliśmy się modlić, nie? I nagle takie myśli bluźniercze się pojawiły, nie? No to na zdrowy rozum, nie? Że to nie jest nasze, bo przyszliśmy się pomodlić, a jeżeli takie coś się pojawiło, to znaczy, że to jest od złego ducha. Czyli musimy to wiedzieć, nie? No. Ja tu piszę, żeby podczas właśnie, kiedy takie coś się pojawi, to no w żadnym wypadku nie uciekać z kościoła, tylko dalej się modlić i też nie szybko, żeby jak najszybciej zmówić i też uciec, czyli jakby inaczej uciec, odmawiając to bardzo szybko, tą modlitwę, tylko zwolnić. Właśnie to zwolnienie, to spowolnienie jest przeciwieństwem tego, co zły duch nam chce po prostu wcisnąć. A tu wyjaśnię, dlaczego dalej. Kiedy też przychodzą różne inne myśli, przykładowo i nas rozpraszają podczas modlitwy, tutaj też nie uciekaj w ten sposób, przyspieszając tą modlitwę, żeby już mieć ją za sobą, tylko zwolnij. Po prostu zwolnij, zacznij mówić powoli, a wtedy to odejdzie. I może być też tak, że kiedy robisz jakąś pracę w domu i nagle masz nawał myśli, które ci przeszkadzają, nie? Może tak być. Czy to też jest od złego ducha, ich nie chcesz. Czyli to nie są twoje myśli. Czyli to, co wykonujesz w danej chwili, przykładowo możesz sprzątać kuchnię, nie? Zwolnij o 50%. Jak takie coś się pojawi. Po prostu zwolnij z tym sprzątaniem, zacznij te ruchy robić powoli. I wtedy też to odejdzie. I odzyskasz spokój w myślach. I w takich momentach też proponuję jak najbardziej modlitwę pod twoją obronę. Zły duch działa na zasadzie, tutaj już opiszę, jak on działa, na zasadzie ataku i szybkości, złości, nienawiści, nastawienia jednego człowieka na drugiego.
agresją. To działanie jest szybkie. I tutaj pragnę to podkreślić, że to działanie jest szybkie z jego strony i wywołuje w człowieku emocje negatywne i negatywne myśli. Czyli najpierw przychodzą myśli negatywne, a później emocje. I to trwa krótko, ale szybko. To znaczy krótko, a mocno. Natomiast przeciwieństwem tego jest spowolnienie. Czyli, jak wcześniej mówiłem, wolne ruchy, spokój. I wtedy odchodzi chęć ataku. Odchodzą emocje złe, odchodzą myśli. Tu pragnę podkreślić, że Bóg jest pokojem i spokojem. Chcę też opisać tutaj taką jedną sytuację, która miała miejsce kiedyś we Wrocławiu na przystanku. Dwóch panów wymieniło między sobą nieprzyjemne zdania. To tak było, czyli to już były negatywne myśli. I do tego doszły emocje. I zaczęli się szarpać na przystanku, czyli agresja i gwałtowność. Nie zwracając nawet uwagi na stojących ludzi i wcale, że się w miejscu publicznym znajdują, czyli jakby tu doszło do tego zaćmienia, ja to nazwałem, nie? Czyli wiadomo, stali na przystanku, stało po prostu dużo osób, mogły tam też dzieci stać, nie? I przykładowo temu wszystkiemu się przyglądać, oni tam się zaczęli szarpać, po prostu przewracać. Także to nie było dobre, nie? W końcu, no tutaj jakaś tam osoba powiedziała, panowie przestańcie i tam wszystko się skończyło. No i tutaj dalej, działaniem złego ducha jest atak, agresja, emocje, ocenianie kogoś, bądź strach przed nim. Temu wszystkiemu towarzyszy szybkość. I o tej szybkości piszę, ponieważ zły duch może działać silno, ale na krótko. To jest bardzo ważne, że on uderzy, czyli momentalnie, żeby powiedzieć, z całą swoją siłą w człowieka, ale na krótko. Czyli nie ma tej wytrzymałości takiej, żeby człowieka, nie wiem, no, trzymać przykładowo przez cały dzień w takim po prostu napięciu, w jakiejś agresji na drugiego człowieka, tylko to jest na krótko. Czyli wtedy jak najbardziej polecam, jeżeli tak, coś takiego w ogóle się dzieje, to polecam odmówić też modlitwę pod Twoją obronę, bądź modlitwę do świętego Michała Archanioła. I tu dzieją się różne rzeczy. Przykładowo w pracy jakaś myśl przyjdzie, nie? Jakaś osoba się druga tam nie podoba komuś i już ta myśl po prostu przychodzi, dochodzą do tego emocje i ta osoba już biegnie do szefa, żeby donieść, nie? Temu szefowi na tą po prostu osobę, a to w sobie jest coś, jakaś błahostka, można powiedzieć, nie? Ale mówię, ta myśl, co przychodzi i te emocje tak potrafią, czyli to jest też od złego ducha, nakręcić, że tak powiem, tą osobę, że ona biegnie i po prostu no robi źle, nie? No bo takiego czegoś nie powinno być, nie? Raczej powinna być przyjaźń między sobą, powinna być miłość między sobą, nie? Szacunek, pomoc wzajemna w pracy. No, właśnie. I tak jak tutaj przeczytałem, że działa silno, ale na krótko. Czyli przez chwilę bardzo mocno, by człowieka doprowadzić do jak największej furii w złości. I tu ma na celu atak na drugiego człowieka. No i teraz ja tu wymieniłem jakieś przykłady, co to może być. Przykładowo mogą być jakieś pobicia.
tak jak tą bójkę, co przedstawiłem tam wcześniej, nie? Mogą być ataki z nożem. Atak z nożem to jest, dla mnie to jest też coś szybkiego, czyli myśl, emocje, ktoś chwyta za nóż i biegnie po prostu już za tą drugą osobą, nie? Bo momentalnie i po prostu i ta druga osoba jest ugocona nożem, nie? Czyli to też jest, to jest ta szybkość, nie? Którego, jak wcześniej pisałem, przeciwieństwem jest to właśnie spowolnienie, to wyhamowanie, to zwolnienie o 50% naszych ruchów, naszej modlitwy, nie? Czyli to jest to. To pobicie ataki z nożem, rozbijanie, przykładowo niszczenie w domu rzeczy pod wpływem też tej jednej chwili, czyli myśl, emocje i ja po prostu aż cały się trzęsę, nie? Czyli tutaj też się pomóc, bo to jest walka właśnie ze złym duchem, nie? No i najczęściej, jeżeli no, w domu po prostu coś zniszczymy, przykładowo, no to później żałujemy, nie? Czyli już później, bo później to już odchodzi, odchodzą te emocje, odchodzą te myśli i żałujemy, nie? Widzimy, że przykładowo zrobiliśmy komuś krzywdę lub potukliśmy jakieś drogocenne meble, no to niestety potem jest żal, nie? I potem się mówi, jaki ja byłem po prostu niemądry, co ja po prostu zrobiłem, bo mnie tak wzięło, nie? A właśnie to nie jest to, że cię tak wzięło. Właśnie to jest atak złego ducha, dokładnie. Czyli jak takie coś czujesz jakieś myśli, czujesz jakieś emocje, że wychodzą, pomóc się w tym momencie. Pomóc się pod twoją obronę. Pomóc się do świętego Michała Archanioła. Na pewno to odejdzie. Na pewno to zostanie ucięte. Albo spróbuj się pomodlić i to przetrwać. Nie? Tu też bym polecił różańcem, żeby się pomodlić. Nie? Żeby w ogóle trwać na modlitwie różańcowej. Żeby tym różańcem się modlić codziennie. Także to jest takie też wsparcie dla nas. Czyli w tej właśnie walce przeciwko złu. Także dzisiaj tym się chciałem podzielić. Dziękuję za uwagę.